Jak brzmi zdrobnienie od słowa żołądź? Dlaczego rower to rower, a nie na przykład bicykl? I czym zajmuje się intendent? Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy na nasz program. Dzień dobry, panie profesorze. Witam naszych gości tu na Uniwersytecie. Witam naszych widzów i witam pierwszą skajpowiczkę. Łączymy się ze szkołą imienia Pułaskiego w South Hackensack w stanie New Jersey ze Stanami Zjednoczonymi. Jak dzień Pułaski, dobry. Pułaski, to już muszą być Stany Zjednoczone. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Mam dzisiaj do pana dwa pytania. Pierwsze, proszę o wyjaśnienie znaczenia słowa bździągwa. To jest takie dźwięko naśladowcze, no tak jak piękny skądinąd ptaszek. On jest bardzo piękny, taki niebieskawy, ma kolągwa. Ale jest tak fonetycznie zbudowany, że prowokuje, żeby powiedzieć, no, o jakiejś niesympatycznej kobiecie, ale taka ma kolągwa z niej. Miałem znajomego, który, jeśli chciał wyrazić niechęć do jakiejś kobiety, to mówił, a to ma kolągwa. Więc to samo jest z tą bździągłą. Wie pani, ja tego nie używam, ale jeśli słyszałem, no to właśnie tak z niechęcią o jakiejś osobie, no raczej o kobiecie, prawda, ja pani redaktor, właśnie. To znaczy, ja słyszałam w tych kontekstach takich humorystycznych, ciepłych, na zasadzie babcia do wnuczki, tak? Matka do córki, a ty, bździągło jedna, na zasadzie takiego docenienia takiego małego łobuziaka, takiego pod tym kątem, ty mała bździągwo. Czyli ekspresywizm, jak pani widzi, mnie się kojarzący, no raczej pejoratywnie, a pani redaktor powiedziała, że z ciepłem, prawda? Tak jest. To tak jak moja teściowa z największym rozczuleniem mówiła do swojego wnuka, a mojego syna, ty gzubie jeden. Podobno tak w okolicach się radza, łodzi się, mówi pieszczotliwie o dziecku, chociaż prymarnie ten gzub oznacza jakąś starą krowę, to taką, mówiąc najdelikatniej, nienadzwyczajnej urody. A moja teściowa zakochana w swoim wnuczku pierworodnym mówiła, ty gzubie jeden, z całą sympatią, miłością. A mój tato uwielbia formę bachorki, moje bachorki. Moje bachorki. Przecież to też jest negatywne. No przecież na Śląsku sama czułość w stosunku do dzieci. Ty podciepie, te moje podciepie, a dosłownie podrzutki, czyli znajdy, prawda? A ja też na moje wnuki, a do podciepu muszę dzisiaj, znacie to ze Śląska Dziąty. No, podciep, dosłownie podrzutek, ale pod tym podciepem jest też sama czułość. Tak. Drugie pytanie. A drugie pytanie? O, i drugie. Proszę o odmianę przez przypadki słowa statua. Statui albo statuły, ale najczęściej statua, statui, statui, statuę, statuą i o statui. Taka jest wzorcowa odmiana. Pani, wracając jeszcze, niewątpliwie ta bździągwa nawiązuje do fizjologicznego czasownika, no, znaczącego tyle, co no, wydawać dźwięki no, nie bardzo fizjologiczne, ale takie, których nie przystoi wydawać w towarzystwie. Stąd to moje odruchowe skojarzenie było negatywne, prawda? No. Mówiąc wprost, to nawiązuje do czasownika bździć, no a bździć to wiadomo, że to nic pozytywnego. No. To wszystko? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. O, jeszcze pozdrawiam rodzinę w Polsce. Bardzo dziękujemy za te słowa wszystkie. To tak my jest. W takim razie musimy podpytać naszych gości co nieco.